Rozglądając się za inwestycjami współfinansowanymi z Regionalnego Programu Operacyjnego w powiecie chełmińskim, trafiliśmy do zespołu szkół przy ulicy Lipowej w Unisławiu. W tym roku udało nam się zrealizować inwestycje, termomodernizację budynku starej szkoły oraz sali gimnastycznej z łącznikiem. Roboty, które polegały na zmianie eternitu na taką piękną czerwoną dachówkę i ociepleniu tych budynków, trwały tego lata, kiedy młodzież i dzieci miały wakacje i zakończyły się 31 sierpnia. Na ten remont czekaliśmy od dłuższego już czasu. Z kilku powodów, nie tylko tego estetycznego, ale również czysto ekonomicznego, to jednak została wykonana termomodernizacja, dzięki której spodziewamy się uzyskać pewne oszczędności finansowe. No a estetyka to już każdy chyba sam może ocenić, zdecydowanie się polepszyła i chyba wszystkim nam jest i przyjemnie, i mile, i spędzać czas w takim odnowionym, odrestaurowanym wręcz można powiedzieć budynku. Całkowita wartość prac to ponad 900 tysięcy złotych, a dofinansowanie wyniosło prawie 700 tysięcy złotych. Uczniowie doskonale pamiętają, jak wyglądała stara część szkoły przed modernizacją. Tragicznie. No, źle wyglądała. Dach nie był zupełnie inny, popsuty. No, a teraz jak widać, pięknie. To wszystko nie wyglądało najlepiej. No teraz wygląda dużo lepiej niż ta nowa szkoła. No, fajnie to wygląda. Pieniądze z RPO zasiliły też przebudowę drogi w gminie Kijewo-Królewskie. Jest to droga gminna, droga Kijewo-Królewskie Czyste, która stanowi drogę dojazdową dla wielu gospodarstw domowych. Jest tutaj wiele gospodarstw rolnych. Na końcu tej trasy, która ma prawie 2 km, mamy budynek socjalny, gdzie mieszka kilkanaście rodzin. Dlatego ta droga stanowi bardzo ważny łącznik. To jest najkrótsza droga również do miejscowości Grubno, gdzie mieści się takich parę instytucji dotyczących obsługi rolnictwa, czyli zespół szkół rolniczych. Oprócz tego są biura Agencji Restrukturyzacji, biura Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej. Zatem jest wiele powodów, aby w tym kierunku i tą drogą przejeżdżać. Wartość całej inwestycji to prawie 900 tysięcy złotych, a dofinansowanie to ponad 400 tysięcy złotych.